Program Rozmowa Dnia, Anna Czcińska. Dzień dobry. Są pieniądze na pomoc dla poszkodowanych suszą gospodarstw rolnych. Rząd chce na program przeznaczyć prawie 800 milionów złotych i są też pytania, czy ta pomoc będzie wystarczająca. W Rozmowie Dnia mówić dziś będziemy o sytuacji w rolnictwie. Gośćmi programu są Józef Ramlał, wicewojewoda kujawsko-pomorski i Wojciech Mojzesowicz, przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy, były minister rolnictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie przewodniczący, komisje gminne jeszcze nie zakończyły szacowania strat, tymczasem rząd już działa. Przygotowuje program pomocy, obiecuje 800 milionów złotych, a nawet jest już decyzja, że wnioski najbardziej poszkodowani rolnicy będą mogli składać już za 10 dni. Dlaczego te działania krytykuje Izba? To znaczy działania nie krytykuje Izba, tylko Izba podkreśla, że komisje, której jesteśmy członkami, jestem też członkiem takiej komisji, robi praktycznie w szybkim tempie, co jest tylko możliwe, zamyka tematy, natomiast jeszcze niedawno kukurydza nie była objęta, powrót z Urzędu Wojewódzkiego, że nie można tego szacować kukurydzy i buraków, za 2 godziny już można szacować. W związku z tym musimy zmieniać protokoły, przygotować następne dokumenty. Natomiast chyba główny problem wynika z tego, że skala problemu jest bardzo duża, jeżeli chodzi o suszę, jeżeli chodzi o straty. Nie ukrywam, że z tych danych, co mamy i z tego doświadczenia, które posiadam, to się przeniesie na wzrost kosztów żywności. Ale ten pierwszy problem, o jakim Pan mówi, to chodzi o biurokrację czy o małą pomoc? Nie no, według badań Jungu przybywa coraz więcej roślin, które mają być objęte klęską i je trzeba wpisać i szacować. I uzgodniliśmy z panem wojewodą 21 na spotkaniu, że buraki, które bardzo słabo wyglądają, i kukurydza będzie też objęta. Potem dowiedzieliśmy się, że one objęte nie będą, ale to myślę, że to jest mniejszy problem. Największy problem jest w tym, że mamy dzisiaj straty na około 5 milionów hektarów. 5 milionów hektarów wystąpiły straty, to jest kilka województw. Na to mamy 800 milionów złotych. Praktycznie potrzeba było co najmniej 2,5 miliarda. Wydaje mi się, że pan premier nie ma wiedzy, mam nadzieję, o skali problemu. Jeżeli przyjąć, że będzie to 800 milionów, z tego 100 ma iść na pomoc kredytową, wszelkiego typu, różne tam takie drobne rzeczy, to chcę powiedzieć, że to wypada dzisiaj około 140 zł na hektar. No, nie ma wiedzy, być może, bo nie ma wszystkich danych. Panie wojewodo, no, szacowanie strat trwa już od dłuższego czasu. Co z protokołów wynika? Jaka jest skala strat w regionie? Ja chcę się odnieść do tego, co powiedział mój szanowny przedmówca. Rzeczywiście areał jest większy niż pierwotnie się spodziewaliśmy. Do niedawna jeszcze szacowane było to na około 1,7 miliona hektarów. Teraz już wiemy, że może to dojść nawet do 3,5 miliona. W związku z tym mam dla Państwa dobrą wiadomość. Są zapewnienia ze strony ministra rolnictwa, że premier i rząd zauważają ten problem i jak ta kwota 800 milionów, bo ona jest w jakiś sposób, powiedzmy, abstrakcyjna, to jest kwota dwukrotnie większa niż do tej pory było przeznaczane na łagodzenie skutków. Bo to była kwota 400-450 milionów. Teraz wszystko na to wskazuje. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie znowelizowany budżet i ta kwota wzrośnie. Wzrośnie znowu o krotność. Wszystko na to wskazuje. Może nawet dojść, nie mam tutaj upoważnienia, żeby mówić o konkretnych liczbach, ale na pewno będzie to dużo ponad miliard złotych. No, także zwiększy się ta pula. Zwiększy się ta pula. Dobrze, teraz wrócę do pani pytania. Mamy do czynienia. Czy potrzebne jest szacowanie strat, jeżeli już są pieniądze? No, potrzebne, prawda? Ale oczywiście tak. To są środki publiczne. Te środki publiczne, wydatkowanie tych środków publicznych musi być obwarowane. Dlatego komisje szacują w gminach. Przychodzi to do nas do weryfikacji, a wypłaty dokonuje agencja ARiMR. I w tym długim łańcuchu potrzebne jest współdziałanie. I rolnicy wręcz oczekują od nas takiego współdziałania. Dlatego my apelujemy, bo mamy do czynienia z sytuacją, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jakiegoś dziwnego spowolnienia prac. Przecież na polach już dawno nie ma roślin, które ucierpiały, bo zabiegi agrotechniczne zostały już przeprowadzone i teraz samo tylko przeprowadzenie
tego procesu opracowywania protokołów wymaga być może większego zaangażowania. Ja nie chcę, broń Boże, pod niczyim adresem serwować jakichś oskarżeń, ale nie wiem, czy z taką sytuacją nie mamy do czynienia, że w związku z pewną datą, 21 października, niektórzy, nie chciałbym nawet takich podejrzeń, no dobra, ale właśnie, jest to dziwna pasywność i dziwne brak działania. Panie przewodniczący, jest pan członkiem komisji. Przeciwko takiemu traktowaniu nas w tych komisjach i nie tylko. Panie wojewodo, wczoraj wróciły wnioski, 650 wniosków w mojej gminie. Wróciły te wnioski do poprawy, bośmy wpisali kukurydzę i buraki. Wróciły w celu wykreślenia kukurydzy i buraków, to znaczy mieliśmy poprawić, żeśmy źle zrobili. I nagle, jeszcze nie zaczęły panie poprawiać i dzięki Bogu, żeśmy nie zaczęli poprawić, weszło, że kukurydza, ale powoli, że kukurydza jest też objęta. W związku z tym nie ma jednoznacznych decyzji. Poza tym te pieniądze powinny pojawić się szybko. W związku z tym trzeba wyszacować było hektar, nie że 1000 zł, 500 zł, różne rzeczy krążyły. Trzeba powiedzieć tak, mamy 4 miliony hektarów strat, mamy na to 800 milionów złotych, to jest bardzo proste, 200 złotych na hektar. Mamy więcej. Panie wojewodo, ale nie mamy nic więcej być, na razie. Może nic więcej nie mamy. Przyczyna spowolnienia, że zmieniają się co chwilę informacje na ten temat, jak wypełniać protokoły? Proszę państwa, my nie jesteśmy, jesteśmy najbardziej dotknięci klęską suszy w skali całego kraju, ale nie jesteśmy jedynym województwem, w którym to zjawisko wystąpiło. To jest pewnego rodzaju zbudowany system, zbudowany za czasów pana ministra Mojżesowicza, ówczesnego ministra rolnictwa w 2007 roku. Taka dość duża poprawka była w 2015 roku i wcale nie uważamy, że ten system jest doskonały. On wymaga jeszcze wielu zmian i dopracowania. Natomiast jest to system, w którym nawet to podstawowa wiedza rolnicza mówi o tym, że na glebach były, przecież jeszcze pamiętamy ze szkoły, pani redaktor zapewne też z lekcji geografii, że były ziemie, była gleba pszenno-buraczana i żytnio-ziemniaczana. No nie, przyznam się, że nie pamiętam. No ale takie tak, było. I rolnicy tak wiedzą. I rolnicy dzięki swojemu kunsztowi, nawożeniu, w wysokiej technice powodowali, że na tych gorszych ziemiach uzyskiwali całkiem zadowalające plony takich roślin, które tam nie powinny być sadzone. Natomiast jeżeli nie ma deszczowania, to niestety rolnik ponosi odpowiedzialność. Ale zapewnienie było ze strony wojewody już. Może być program dla pana wojewody, ja bym chciał coś powiedzieć. Pan wojewoda skończy zdanie? O tych gruntach właśnie, no chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że na tym spotkaniu nie było takiej zapowiedzi, tylko była wola, że sprawdzimy, bo mamy od samego początku wojewodowie mają świadomość, że są tylko przedstawicielami rządu w terenie i to jest skomplikowany system. Nie możemy dopuścić do rozmontowania tego systemu, bo rolnicy czekają na efektywną pomoc. Panie wojewodo, a teraz rozmontował ten system, przepraszam, że tak powiem, mój kolega, który był u mnie wiceministrem, pan Ardanowski, rozmontował ten system, dlatego że go bardziej skomplikował. I jeszcze jedna rzecz, o których pan mówi, o klasach gruntów. Ale to nie jest oskarżenie. Rzucił hasło, będzie 1000 zł. Będzie 1000 zł. I praktycznie teraz nie wiadomo, kto dostanie ten 1000 zł, ilu rolników i dopiero... Dla tych, którzy są ubezpieczeni i straty mają powyżej 70%. I dopiero wtedy... Czyli to jest, panie Wojciechu, ta grupa rolników, którzy najbardziej potrzebują pomocy, bo to jest największy Panie wojewodo, wszyscy w naszym województwie potrzebują pomocy. Natomiast o co innego... Panie przewodniczący, spotkaliście się państwo 21 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim i tam to spotkanie zakończyło się pewnymi wnioskami, między innymi takimi, że system odszkodowań powinien być przejrzysty, sprawiedliwy, dotacje proporcjonalne do wysokości strat. Tak, do tej pory było w ten sposób, że do 30% rolnik mógł, jeżeli miał straty do 30%, korzystał z de minimis. Powyżej 30% nie było, czy miał 40, 45 czy 38. Była to ta druga grupa. Dzisiaj spowodowało się, że jeszcze jest ten tak zwany 1000 zł. Dobrze, żeby 1000 zł, bo należałoby się wszystkim rolnikom, żeby dostać. Usłyszał pan z pana wojewody, zresztą na naszej antenie minister Ardanowski też o tym mówi, będzie więcej pieniędzy. Co to znaczy więcej?
Może pan Gliński, nie kupi tych za 500 milionów, wydał na dwa obrazki. No, może by było lepiej więcej, na rolników wydać te pieniądze. Ale powinno być więcej, panie przewodniczący. Ale zdecydowanie. Przecież powiedziałem, 5 milionów hektarów jest objęty klęską. Żeby chociaż było po 500 zł, to musi być 2,5 miliarda. W związku z tym dodatek jakieś 200-300 milionów kompletnie nie rozwiązuje sprawy. I jeszcze jedną rzecz. Pan mówił, pan wojewoda, o tym, że rolnicy wiedzą, gdzie co siać. Panie wojewodo, trzeba znać się na gruntach. Grunty nie są jednolite. Jest na przykład działka 5 hektarów, że jest tak, kawałek 5, kawałek 4, kawałek 3, ale chcę o tym powiedzieć, i sieje się tam... Przepraszam, i nie jest winą rolników, że to nie jest oranie w konia, że... Ale o tym pan mówił. Dzisiaj padła data 21 października, a też na spotkaniu dzisiaj na konferencji trochę o wyborach było. Panie przewodniczący, mówił pan, że te wszystkie działania do tej pory to działania polityczne, a wybory samorządowe nie mogą przesłonić prawdy, jeżeli chodzi o pomoc. I co jest prawdą według pana? No, prawdą jest, że na razie nie dostali rolnicy ani grosza. Prawdą jest, że paliwo, które na przykład mają zwiększone, to jest 14 zł na hektar, żeby słuchający wiedzieli, że zwyżka będzie 14 zł na hektar i trzeba też wyraźnie powiedzieć, że to dopiero będzie na przyszły rok. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że rolnicy nie mogą mieć umorzonego KRUS-u, bo jeżeli będzie umorzony KRUS, to będzie przerwa w składce i nie będzie świadczenia emerytalnego. W związku z tym na razie dzisiaj rolnicy oprócz składania wniosków i my jako komisja pisania protokołów nie otrzymali nic i oczekują na tą pomoc. Ale czy susza może być wykorzystywana w kampanii wyborczej? Szanowni Państwo, jeszcze to jest nie tylko ta forma pomocy, bo od 16 października, wcześniej nie można, bo Komisja Europejska na to nie pozwala, będą zaliczkowo wypłacane kwoty. To, co by miało być uruchomione normalnie 1 grudnia, zostanie uruchomione już 16 października. Ale trzeba, i to będzie strumień ale panie około wojewodo, 12, nawet 13 ale miliardów panie złotych. Wojewodo, ale które proszę, nie wyzwanie. Można mówić pusto. Ale panie wojewodo, są formy pomocy, to są pytania 12 rolników. Miliardów czy złotych. Susza, czy susza będzie wykorzystywana, czy już jest wykorzystywana w kampanii wyborczej? Panie wojewodo, uszczegółowić? Nie wiem, ja nigdzie nie startuję. Jestem przedstawicielem rządu. I zależy mi tylko na tym, żeby rolnicy, bo rolnictwo jest podstawą naszej gospodarki. Mamy najsilniejsze rolnictwo ja w kraju. Myślę, że trzeba, żeby uratować płynność finansową naszych gospodarstw. Ale pan przewodniczący, nie będę pytać, bo pan mówi o tym głośno, że jest wykorzystywana. Może być wykorzystywana. Panie wojewodo, te 12 milionów to jest tylko miliardów wcześniejsze wypłacenie pieniędzy. To są pieniądze z dopłat obszarowych, które się należą. Te pieniądze tylko w tym momencie mogą lekko pomóc i na tym się wszystko kończy. Proszę nie szafować 12 miliardami, bo wyjdzie na to, że rolnicy to otrzymają dodatkowo. Nie dostają dodatkowo tego. Na pewno panie pomoc, Wojciechu, ja liczę na elementarną dobrą wolę z pana strony, że pan słyszy to, co jest mówione, a nie tylko... Przecież na pewno wpłynie pomoc, kiedy komisje gminne zakończą pracę, a te komisje jeszcze cały czas straty szacują. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gośćmi programu byli Józef Ramlał, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Wojciech Mojzesowicz, przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, a także były minister rolnictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy za uwagę. No,